Zapraszam do mnie panią wiceministrę kultury Joannę Scheuring-Wielgus na urlopie aktualnie, która jest kandydatką do Parlamentu Europejskiego także. Pani ministra w towarzystwie naszych chłopaków, którzy proszę bardzo, Krzysztof, jakim jest dżentelmenem Krzysztof? Jak pięknie Krzysztof nosi parasol? Czy państwo widzieli? Dzień dobry, pięknie? Witam, dzień dobry. Dzień dobry pani ministro. Posłucha wspaniała. Wspaniała, prawda? Kawkę dali? Ja deszczu się nie boję, tak, tam jest espresso. Ale chłopaki, chłopaki się boją, że pani zmoknie. Dobrze, pasy, pasy. Zaczynamy pasy. Dobrze, to jedziemy na przejażdżkę. Pani... Jeszcze samochodem razem nie jeździłyśmy. Nie. Nie. Pani redaktor, dobrze. Pani ministro, chciałabym zacząć od spraw poważnych. Mhm. Wczoraj w Sejmie odbyło się spotkanie tego zespołu Romana Giertycha. Tam przyszedł ten sygnalista, to jest dyrektor z Funduszu Sprawiedliwości, który jest również, jak rozumiem, świadkiem prokuratury, tym najważniejszym. I mówił rzeczy... No, niebywałe. Niebywałe i wstrząsające. Tak. Znaczy... Większość, no przynajmniej tak wynikało z tego, co on mówił, przetargów, konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości była ustawiana wprost przez ministra. Znaczy minister mówił podmiotom, które miały dostać pieniądze, jaki będzie konkurs, jakie będą warunki tego konkursu i one te warunki spełniały. I mówimy tutaj, trzeba zaznaczyć, o publicznych pieniądzach, czyli pieniądzach państwa i nas wszystkich. Pieniądzach, które powinny być, po drugie, wydawane na działania związane z przemocą wobec ludzi, wobec kobiet. Bo do tego był ten fundusz powołany. Rzeczywiście to, co wczoraj mówił ten pan Mroz, tak, tak. On się nazywał, jest szokujące, ale też nie zaskakujące, bo my wiedzieliśmy, że Fundusz Sprawiedliwości, że te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości są w jakiś sposób na lewo wydawane w niejasnych okolicznościach. Przecież z Funduszu Sprawiedliwości też został kupiony system Pegasus za 22 miliony, więc wiedzieliśmy, że nieprawidłowości są. Natomiast to, że jest system, który zabezpiecza polityków Solidarnej Polski i finansuje de facto ich działania, nie wiedzieliśmy, że taki jest. I ten sygnalista, ten pan Mroz w sposób bardzo piękny i obrazowy, ale tragiczny opowiada. I teraz po co robiła to Solidarna Polska? Solidarna Polska, czyli grupka, jak ja to mówię, chłopców z szajki Ziobry, doiła po prostu polskie państwo na swoje własne działania. I jak ja sobie przypomnę, na przykład kampanię wyborczą do Parlamentu Polskiego, nawet 4 lata temu, to na przykład u mnie w regionie, ja jestem z Kujawsko-Pomorskiego, taki na przykład kandydat wtedy na posła Kałużny był oplakatowany w całym regionie, a to dosłownie taki poseł, na każdym... On nie jest specjalnie znany. Ale on generalnie w ogóle był totalnym no-name'em. Miał, on chyba wtedy pierwszy raz w ogóle wchodził do Sejmu. I miał wszystkie swoje plakaty z Patrykiem Jakim, politykiem Ziary. I wiem, że taką technikę stosowali we wszystkich innych też regionach, bo wiadomo było, że Solidarna Polska walczy przecież z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Ci politycy byli na jakichś tam dalszych miejscach i oni się podostawali. I dokładnie teraz był ten sam mechanizm, czyli politycy Solidarnej Polski znaleźli sobie w Ministerstwie Sprawiedliwości taką, mówiąc brzydko, dojną krowę i wysysali pieniądze z budżetu państwa. No ale pani ministro, cóż mieli zrobić, jak Jarosław Kaczyński oszukał na kasę 3 razy? Ale pani redaktor, jak w ogóle można, wiem, to ironia była, no, rzedząca. Tak, tak, wiem, ale jak w ogóle można wykorzystywać fundusze publiczne do własnych interesów? Ja w ogóle też wczoraj, czy przedwczoraj się dowiedziałam o tym, co robił inny kandydat, nie z Solidarnej Polski, ale też z mojego regionu, pan Szczucki, który wystartował tutaj z naszego regionu. I też pamiętam kampanię w zeszłym roku, jak on był na każdym rogu, wszędzie gdzie się odwracałam, to był Szczucki. W dodatku jeszcze niezgodnie z prawem. Niezgodnie z prawem, wykorzystując pieniądze publiczne do swojej kampanii wyborczej. I rzeczywiście ten facet, całe szczęście, zdobył nawet mniej głosów ode mnie, ale się dostał. Więc publiczne pieniądze, tak, on startował z jedynki PiSu, natomiast publiczne pieniądze były wykorzystywane przez polityków PiSu. On wczoraj tłumaczył, bo był tutaj, siedział na pani miejscu wczoraj tutaj u nas w Onecie. Tak, był wczoraj u nas w Onecie i tłumaczył, że no, on po pierwsze, to tak dużo po tym regionie to wcale nie jeździł. Ale to jest kłamstwo.
To jest kłamstwo, ale... ja pamiętam, jak wyglądała jego kampania. On był, mało tego, on nie dość, że jeździł, to wykorzystywał, obiecywał, na przykład w Grudziądzu obiecał, tam gdzie jeździł, to obiecywał najróżniejsze inwestycje. I powiem pani szczerze, że ja już jako ministra kultury, jak jeździłam w różne miejsca, to ludzie mówili, no ale tu minister, pan Gliński obiecał, pan Szczucki obiecał. Ja mówię, ale was okłamali. Jakby wciskali wam kity, że coś wam dadzą, wiedząc, że tego nie zrealizują. Więc okłamywali też wyborców i wyborczynie, a pan Szczucki rzeczywiście tę kampanię prowadził bardzo intensywnie u nas w regionie. No on zdaje się również ją prowadził niezgodnie z prawem, dlatego że tam były takie historie, że gdzieś powiesił dykty jakieś na miejscach nieuzgodnionych. On jeszcze wykorzystał, tak dalej, ale też tak wykorzystywał na przykład nasze muzeum generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu do własnych partyjnych interesów. Zresztą my, jako mieszkańcy Torunia i mieszkanki, żeśmy się buntowali przeciw temu. Generalnie... Czyli to był system. To znaczy, oczywiście, w ogóle to system. Był system. Dokładnie. Prowadzenia kampanii wyborczej z pieniędzy publicznych. A powiem pani jeszcze jedną rzecz, która jak weszłam do resortu, każdy z wiceministrów też ma swoich kierowców. Jeden z kierowców spytał mnie, no jak była kampania samorządowa, to gdzie jeździmy w kampanii? I ja powiedziałam, nigdzie. No ale jak to? Mnie to generalnie zaciekawiło. Wie to co mówię? Politycy, wiceministrowie jeździli. Oczywiście, że tak. Całe trasy były ustawione za pieniądze publiczne ministerstwa. Ja teraz jestem w kampanii do Europarlamentu i jestem na urlopie. Jak była kampania samorządowa i jeździłam popierać gdzieś tam moich kolegów i koleżanki, też miałam urlop za każdym razem. To znaczy, ja naprawdę nie wyobrażam sobie, że z publicznych pieniędzy jeżdżę sobie i robię sobie kampanię wyborczą. A kto tam był wtedy wiceministrem? Tam był Selin wtedy. Selin był, Gliński z Winogrodzka i jeszcze jeden, nie pamiętam teraz jego nazwiska. No to obstawiam, że to dużo na Pomorze było jeżdżone. Tak, na Pomorze... Do Krakowa, tak. Też. No tak. Pani, i do Torunia też jeździli często. Naprawdę? Tak. A co oni tam w tym Toruniu mieli? No do Rydzyka jeździli przecież. Trasy znają, tak. Ojej, zaraz musicie odzwyczaić tych kierowców odjeżdżania do Rydzyka. No. Pani ministro, kampania wyborcza, tak żeśmy płynnie przeszły do tej kampanii wyborczej. Pani startuje tym razem z Wielkopolski. Tak. To nie jest pani region. Tak. I po pierwsze... Czy pani nie czuje trochę, że pani oszukała swoich wyborców? Że z tego Torunia nagle do Wielkopolski oni być może chcą, żeby pani była wiceministrą kultury, no bo po coś pani wybrali, a tu myk do Brukseli. No nie jest to myk do Brukseli, pani redaktor, ponieważ wybory do Europarlamentu są jedną wielką niewiadomą i nie wiadomo, czy w ogóle się dostanę do Europarlamentu. To po pierwsze. Więc z takim spokojem i dystansem i z pokorą podchodzę do tego. To pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Nie mam takiego poczucia, że kogokolwiek oszukałam, bo wydaje mi się, że nasi wyborcy i wyborczynie jednak oczekują od nas skuteczności. To chyba nie ma znaczenia, czy ja coś robię, nie wiem, dla Torunia, dla Wielkopolski, czy dla jakiegoś innego miasta, ponieważ przez te moje intensywne 10 lat w polityce działałam dla różnych miast i miasteczek, niezależnie od tego, skąd startowałam. I po trzecie, to, że jak się dostanę do tego Europarlamentu, o co też państwa proszę, nie, kampanię. Ja naprawdę muszę tutaj zrobić taką kampanię wyborczą. Ale chyba pierwszy raz coś takiego powiedziałam, bo generalnie tego nie mówię, ale przecież będę pracowała, chcę zresztą tego, w tych komisjach, które są mi bliskie, czyli Komisji Kultury i Mediów oraz Komisji do Spraw Równouprawnienia i Praw Kobiet. Pani mnie trochę zna, wie pani, że ja się pracy nie boję i jakby nie żeruję na publicznych pieniądzach po to, żeby coś tam uzyskać, tylko jednak chodzi mi o pewne cele i ale realizację pani ministra, pewnych może rzeczy. Nie byłoby po prostu wygodniej, nie wygodniej, tylko bardziej czysto, przejrzyście, żeby od razu wyborcom powiedzieć, proszę państwa, za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego, być może będę w nich startowała. Znaczy, no, zawsze mam takie poczucie, że wyborcy ja wam dają miejsce w Sejmie. Jak to było w moim przypadku? Przepraszam, jest pani waleczną polityczką. Politycy z Torunia dlatego na panią zagłosowali. I no teraz nagle jest pani z Wielkopolski. Też nie chcę opowiadać tutaj, że Wielkopolska jest moim domem i tak dalej, bo tak nie jest, bo jak ja słyszę takie gadki polityków, to jest taki trochę śmiech przez łzy, ale akurat zarówno... Nie, no akurat dobra, w Parlamencie Europejskim to jest jeden... Każdy startuje, okay, wszyscy startują, jest mnóstwo tak zwanych spadochroniarzy, ja się tego nie wstydzę. Natomiast ja rzeczywiście bardzo zabiegałam o to, żeby Ministerstwo Kultury było naszym ministerstwem, czyli w tej koalicji 15 października, żeby to było oddane Lewicy. Niestety to się nie udało i dlatego też
jak weszliśmy w ogóle do parlamentu 15 października, to też nie od razu byłam taka zdecydowana na to, żeby być wiceministrą kultury, bo zależało nam jednak na tym ministerstwie i na zarządzaniu tym ministerstwem. No ale jakby jest jak jest. Znaczy ja przez te 5 miesięcy naprawdę zrealizowałam dużo w ministerstwie. Cieszę się, że tą ministrą została Hanna Wróblewska, która wiem, że będzie realizowała te tematy, które ja Pani rozpoczęłam. Pani ministra Wróblewska tak. właśnie powiedziała, że jak ktoś myślał, że przyszła miła pani po Sienkiewiczu, to się bardzo pomylił. Ale oczywiście, że to brzmiało groźnie bardzo. Ale no, pani redaktor, znam Hankę Wróblewską i wiem, że będzie realizowała agendę bardzo bliską mi i naprawdę ludzie mogą się jeszcze bardzo zdziwić. Więc trzymam będzie ostrzej niż Sienkiewicz. Trzymam za Hankę. Trzymam. Hanna przede wszystkim jest ze środowiska kultury i jest znaną i szanowaną osobą w tym środowisku. I wiem, że te wszystkie bolączki, które w kulturze są, o których my wiemy, o których mówimy od lat, mam nadzieję, że w końcu będą, nie wiem, uporządkowane. Trzymam kciuki za to, żeby w tym roku odbył się Kongres Kultury, bo do tego się z Hanną Wróblewską przez ostatnie kilka miesięcy przygotowywaliśmy z grupą wielu ludzi kultury, bo on jest bardzo potrzebny, dlatego że trzeba w kulturze wyznaczyć cele, strategię funkcjonowania kultury, bo tego w ogóle w ministerstwie nigdy nie było. Kasa była wydawana od tak po prostu. Że ostatni Kongres Kultury, jaki był... Kiedy był ostatni 2016 taki zorganizowany, ale jeszcze przez był wcześniej. W 2009 roku chyba wtedy, kiedy i z niego nic nie wyniknęło. Tak, kompletnie. Nie znaczy, były założenia, ale pani ministro, wtedy również padły pomysły na finansowanie mediów publicznych. Wtedy rządziła Platforma z PSL-em. Tak. I na tamtym Kongresie Kultury w 2009 roku powstał cały projekt i miał on być przekuty. Obywatelski projekt dla mediów publicznych. Przekuty w ustawy. To obiecywała między innymi obecna marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i nic. No, ale to i teraz pani jesteśmy o politykach, w takiej sytuacji. Dokładnie, Platformy Obywatelskiej, którzy tego nie zrealizowali, powiedzmy sobie szczerze. Ta ustawa była jedną z lepszych ustaw, które zostały napisane przez środowisko obywatelskie. Jednak po tylu latach myślę, że trzeba ją uaktualnić. Ale nie, no oczywiście, minęło 15 lat. Tak, i wiem, że Hanna rozpoczyna pracę, Wróblewska, nad nową ustawą o mediach publicznych i wiem, że jakby doprowadzi do tego, żeby ta ustawa w końcu pojawiła się w Sejmie. I teraz, z mojej perspektywy, gdybym była w Parlamencie Europejskim, też będę w to zaangażowana, bo ja, wie pani co, ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, że wchodzę do Parlamentu Europejskiego i znikam na 5 lat. Znaczy nie po to wchodziłam do polityki, żeby teraz sobie zniknąć. Mam pewien pomysł na to, jak zrealizować sobie i ułożyć sobie te prace. Chcę na przykład wrócić do tematu związanego z Kościołem, bo to jednak jest temat, który też przez ostatnie lata, na którym pracowałam, więc będzie cicho, nie będzie pani, cicho. Pani ministra, tym razem ministra z trzeciej drogi, miała pracować nad funduszem kościelnym i rozwiązaniem problemu funduszu kościelnego i cisza jakaś zapadła w tej sprawie. No bo wie pani, kto jest szefem tej komisji? Kosiniak-Kamysz, który akurat w kwestii związanych z finansowaniem kościoła, no jest hamulcowym. Zresztą dzisiaj będziemy mieli konferencję na ten temat jako lewica, dlatego że no, nie można tego tematu odpuścić i ja po prostu wrócę do tego tematu, tak? Bo teraz jak byłam w Ministerstwie Kultury, nie za bardzo mogłam się rozdrabniać na te tematy, ale na dwa tematy różne, na kulturę i na kościół, a do tematu kościoła wrócę. Pani ministro, ja to słyszałam na tak zwanym mieście, bo powiedziała pani, że chciała pani, żeby kultura była wasza, że nawet przy ostatniej rekonstrukcji rządu poszedł taki sygnał do Donalda Tuska, że jesteście, wy lewica, w stanie przehandlować kulturę dla pani w zamian za oddanie Ministerstwa Nauki. Wie pani co, nie wiem, czy były takie handle. Ja na pewno nie chciałabym handlować stanowiskami i zabierać stanowisko mojemu koledze Darkowi Wieczorkowi, więc nawet gdyby była taka propozycja, to bym się na nią nie zgodziła. Bo uważam, że Wieczorek jest naprawdę niezłym ministrem nauki i wykonuje swoją robotę tak, jak należy. Byłoby to nie fair w stosunku do niego. A co tam u was w ogóle na lewicy słychać? Bo... No dobrze słychać. No tak, w Małopolsce na przykład świetnie słychać. Pani redaktor, te wszystkie polityczne roszady posamorządowe, one jeszcze trwają we wszystkich możliwych partiach, bo to nie jest tak, że tylko na lewicy są jakieś tam... No ale to, co u was się w Małopolsce wydarzyło, to było po prostu... To było nie ma co gadać. Znaczy, tak, ja w ogóle uważam, że politycy samorządowi powinni sami ustalać, kto tam będzie szefem, nie szefem i tak dalej. Ale tam się gdula wmiesza.
przepraszał, on nie jest politykiem samorządowym. Ale Gdula jest wiceprzewodniczącym w Małopolsce i ma też prawo... jedziemy? Tak. Przepraszam. ma też prawo podejmować decyzje, bo na lewicy mamy tak to skonstruowane, że od góry na dół mamy zawsze współprzewodniczących i jedna z drugą, ci współprzewodniczący muszą razem podejmować decyzje na wielu poziomach, tak jak na przykład Biedroń z Czarzastym. Nie mogą samodzielnie podejmować decyzji, tylko zawsze muszą znaleźć kompromis i to jest, uważam, okej. Okay. Więc myślę, że na lewicy jest okej, pani redaktor, a jak już pani zeszła do tych wyborów samorządowych, to rzeczywiście ten wynik taki ogólny, jeżeli chodzi o sejmiki dla lewicy, był niekorzystny, czego się ja akurat spodziewałam, ale jeżeli chodzi o liczbę radnych, prezydentów, burmistrzów, to naprawdę całkiem nieźle, dlatego że politycy i polityczki lewicy startowali bardzo często z komitetów obywatelskich i my jesteśmy w tym samorządzie, w przeciwieństwie na przykład do, teraz już będę złośliwa, do Polski 2050, która w wyborach samorządowych prawie nic nie uzyskała, bo znominował ją PSL. Też słyszałam na mieście takie piękne, złośliwe historie na ten temat, ale to już do polityków Polski 2050. Pani ministro, czy nie uwiera was coraz bardziej również, czy nie jest trochę źródłem tych wewnętrznych konfliktów wasza koalicja z liberałami? Bo tak, mówi pani, Kośniak blokuje nam fundusz kościelny. Polska 2050 blokuje wam aborcję. Donald Tusk, o czym napisała Anna Maria Żukowska ostatnio na portalu X, wydaje 10 miliardów na granicę. Sprawa granicy też was uwiera. Uwiera nas, ponieważ... Wydaje na granicę zamiast dać Agnieszce Dziemianowicz-Bąk na programy społeczne. Tak? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk coś tam próbuje rzeźbić w tym swoim ministerstwie. Tam sporo jest programów, które w tej chwili naprawdę zrobiła. Bardzo dużo rzeczy, nad bardzo dużą liczbą ustaw pracuje u siebie w resorcie, takich konkretnych ustaw. Tak? No, choćby zaczęliśmy o zasiłku pogrzebowym rozmawiać, o jego podwyższeniu. To... Dokładnie, też pomysł lewicy. Tylko to są wszystko rzeczy, których wy nie możecie zrobić, bo albo wam Tusk nie da pieniędzy, albo wam zablokują pozostali koalicjanci. Czy nie jest ta wasza koalicja już po pół roku widać uciążliwa dla lewicy po prostu? Nie, dlatego że kilka rzeczy jednak udało się zrealizować, a mówimy o 5 miesiącach byciu w koalicji, która nie jest przecież takim... To nie jest przyjemna relacja, tak? My nie spotkaliśmy się po to w tej koalicji, żeby sobie spijać z dzióbków, pochlebywać się po plecach i mówić, że jesteśmy wspaniali, tylko każdy przyszedł tam ze swoją agendą. Podwyżki dla nauczycieli i dla budżetówki. Przecież to był pomysł lewicy od samego początku, tak? Ten zasiłek pogrzebowy, o którym pani mówi, ale też program Aktywny Rodzic. No, to są rzeczy, które wychodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którym zarządza Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No, uważam, że jest w ogóle prymusko. To jest babciowe Tuska. Tak, ale znaczy, tam są programy, też... które Tusk nie, wam weźmie nie i zabierze. No, ale pani redaktor, no jesteśmy jednak w tej koalicji, trzeba działać razem. Też pokazujemy, że potrafimy się dogadać i współpracować, a uważam, że ludzie też oczekują tej współpracy. Ale jest jeszcze kwestia związana z tym, co robi na przykład Darek Wieczorek. Finansowanie akademików. Znaczy, miałyby za złotówkę i nie ma. Ale jest gruba kasa poszła na remont tych akademików, czego wcześniej nie było. Katarzyna Kotula. Wiem, że nie ma jeszcze ustawy o związkach partnerskich. Też wiem. Jest gotowa ustawa odnośnie mowy nienawiści. No ale dobrze, ale te związki partnerskie... Pani ministro, to jest najprostsza rzecz na świecie. Możecie brać śluby. Dziękuję, do widzenia. Znaczy... Ja to rozumiem, my na lewicy to rozumiem, ale nie rozumie tego Kosiniak, nie rozumie tego, nie rozumieją tego politycy. No dlatego pytam, czy was to nie uwiera. To uwiera znaczy... nas? Znaczy powiem tak, szczerze, oczywiście, że nas to uwiera, oczywiście, że nas to wkurza i oczywiście, że nie podoba nam się to, że to tak długo wszystko trwa. Czekamy na wynik wyborów do Europarlamentu. Wiem, że wtedy będą kolejne rozmowy takie już powiedzmy na spokojnie po tych trzech wyborach w naszej koalicji i trzeba będzie pewne rzeczy na nowo być może zarysować i wczoraj ustalić. Marek Sawicki mówi, nie przegłosuje ten Sejm ani związków partnerskich, ani aborcji. Koniec, kropka. Znaczy, ja... No myślę, że Marek Sawicki na pewno nie zagłosuje, natomiast ja uważam, że trzeba być zdeterminowanym, gadać o tym non-stop i ten Sejm pewne rzeczy przegłosuje. I Marek Sawicki się zdziwi i będzie wtedy tą osobą, która będzie głosowała przeciw i będzie musiał się z tego tłumaczyć. Pani ministro, ja pamiętam, jak parę lat temu Donald Tusk był premierem, też mówił o związkach partnerskich i nagle się okazało, że 40 gości z jego własnego klubu mówi absolutnie nie. Z
z jego klubu. Co więcej, tak, oczywiście, z jego klubu. Co więcej, ci goście mówili nam wtedy na sejmowym korytarzu, pamiętam, jak mnie to wstrząsnęło i do tej pory to pamiętam. Przecież macie swoje związki partnerskie, bo możecie wziąć ślub cywilny. Dla nich ślub cywilny był związkiem partnerskim. Dobra, i teraz zmierzamy do pewnej ważnej, pewnego ważnego podsumowania. Trzeba wybierać w wyborach lewicę. Ale pani się śmieje, ale okej. Ja się śmieję, bo mi pani tu kampanię prowadzi. Ale nie, ale ja powiem pani dlaczego. Dlatego, że na lewicy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kobietą, czy z mężczyzną, starym, czy młodym, wszyscy zagłosujemy tak samo. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, równość małżeńską, liberalizację prawa aborcyjnego, o wszystkich kwestiach związanych z przyszłością, z myśleniem progresywnym. I teraz, w wyborach 15 października bardzo dużo osób na tej ostatniej prostej, no miałam mnóstwo takich... Pani poczeka. Miałam mnóstwo takich rozmów. Ludzie lewicy mówili, słuchaj, nie głosowaliśmy teraz na was, bo wiemy, okej, ratowaliśmy tą trzecią drogę. I na maksa są rozczarowani. Przecież ja miałam dużo takich spotkań z ludźmi, którzy mówili, przepraszamy, że zagłosowaliśmy na trzecią drogę, nie myśleliśmy, że oni są tacy dziaderscy. No więc jeżeli chcecie mieć, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, progresywne postulaty, które będą zrealizowane, to głosujcie na nas, tutaj nie ma wątpliwości. Na lewicy wszyscy zagłosują, tak jak ja, ale jak Petula, gdzie będą być i tak dalej. Może Polacy po prostu tego nie chcą, dlatego że w sondażu do Parlamentu Europejskiego, sondaż Gazety Wyborczej sprzed paru dni, macie 6%, jesteście na czwartym miejscu tuż nad Konfederacją. Ale mówi pani o jednym sondażu, który się ukazał, a w sześciu innych mamy 10%. No więc jeżeli patrzymy na średnią, a jestem socjolożką, patrzę na średnią, to mamy od 9 do 10%, więc więcej niż w wyborach samorządowych i więcej niż w wyborach parlamentarnych, więc jednak idziemy kroku po kroku do góry. Wie pani, co mówią wasi koalicyjni koledzy z Koalicji Obywatelskiej? Znaczy, parafrazując i raczej streszczając to, co mówią. Mm-hmm. A niechby się już ten Czarzasty z Biedroniem zapisali do Tuska, partia razem zostanie sama i będzie sprawa lewicy zostanie rozwiązana. Ale niech sobie gadają koledzy z koalicji, co niech sobie gadają, mają prawo sobie gadać, co chcą. My na lewicy ciężko pracujemy, wzmacniamy i będziemy realizowali swoją agendę i nikt nie będzie nam mówił z Koalicji Obywatelskiej, gdzie się co macie mamy robić, gdzie mamy się zapisać, co mamy robić, no bez przesady, nie? No dobrze, tylko czy jest pani pewna, że lewica, ja powtórzę to pytanie, tak, jest wciąż potrzebna i wciąż istnieje? Taka lewica, czy nie jest tak, że skończył się czas tej light lewicy, że jedyną lewicą za chwilę będzie partia Razem, która dość skutecznie chyba kontestuje politykę rządu? Pani redaktor, partia Razem jest małą partią. Mhm. Lewica to jest 30 tysięcy członków i członkiń u nas w partii. My jesteśmy dużą partią z dużymi zasobami. To po pierwsze. Po drugie, czy jest potrzebna? Oczywiście, że tak. To przecież z perspektywy czasu, jak się patrzy, to lewica narzuca pewne działania, pewne postulaty, które na początku, pamięta pani, jak powiedzieliśmy, mieszkanie prawem, nie towarem. Wszyscy nas wyśmiewali. A teraz co? Ten temat był w kampanii do parlamentu bardzo, nie wiem, na pierwszych stronach gazet. Wszyscy o tym mówili, wszyscy o tym mówią. I tych tematów takich progresywnych, przyszłościowych jest bardzo dużo i dlatego jesteśmy potrzebni. Mało tego, my jesteśmy też konsekwentni i jak zada mi pani pytanie, czy jest pani za równością małżeńską, ja mówię tak. Za aborcją tak, więc my też nie kluczymy. Mamy jasno sprecyzowane poglądy i musimy być po prostu. Zresztą w Parlamencie Europejskim ta siła lewicowa jest bardzo duża. Jesteśmy drugim co do wielkości klubem w Parlamencie Europejskim. Zobaczymy, jak to będzie po tych wyborach, bo jednak konserwatyści rosną w sile. Rosną siły, dlatego ta lewica jest potrzebna, dlatego proszę o głos. No, przepraszam, no Jezu, to znowu mówię. To nie mogę, no. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Nie dopuszczę do miłego prowadzenia kampanii w tym samochodzie. Ale generalnie możemy powiedzieć, żeby ludzie poszli na wybory, bo to jest ważne i głosujcie na kogo chcecie. Tak, idziemy na wybory, bo to jest kluczowe. Głosujcie Państwo po prostu w wyborach, dlatego na że kogo chcecie, ale głosujcie. Parlament Europejski to jest nasz parlament. Znaczy naprawdę to jest tak, że decyzje zapadające w Brukseli nas dotyczą. I tu się zgadzamy. To nie jest jakieś tam ciało obce, to jest nasz Sejm, taki większy. Większy Sejm. Dokładnie. Dziękuję bardzo, pani ministro. Wszystkiego dobrego.